Cześć, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Biomutant na PC. It's unusual that natural tunnels like this still exist. Most of them got flooded. No i tak, w poprzednim odcinku mieliśmy takie wprowadzenie fabularne do wydarzeń, które były wcześniej. Do tego, jak w ogóle, czym jest to drzewo życia i jak tutaj świat nasz został zmieniony w to, co jest teraz, tak? Ta korporacja była, jak dalej. No i teraz musimy wybrać sobie... A, oni się tu biją, możemy się jakoś ten dołączyć, czy coś? Musimy przechylić balans na jedną ze stron. Dołączyć do jednego z plemion i właśnie dołączymy do tego plemienia Miriadu. Nie wiem, czy to jest friendly fire, więc nie chcę ryzykować, żeby ich ten przypadek nie uderzyć. Dobra, załatwieni. Okej, fajnie, dostaliśmy expa za to troszkę. No i lecimy tam. This area was beautiful before the tribe war began. Look at it now. It's a war zone. Apteczka. Pewno się przyda. Trzeba się tutaj dobrze rozglądać, żeby niczego nie pominąć. That's the Myriad tribe's fortress. Will they be friends or foe? You should head up there. That way you'll know. Dobra, to nasikajmy tu jeszcze. Let's see. Okej, byliśmy sobie tutaj punkt nawigacyjny, tutaj gdzie stoję, tak? No tak, tak, to będzie nasz punkt nawigacyjny. No i wchodzimy. It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. No, kurczę, jakie widoki. Przypomina mi się trochę twierdza Kertrolde, Wiedźmina Trójki, tam na Skellige. Też tam był taki most. Says they're wary of strangers. They're at war. They don't just let anyone see the Sifu, but there's something different about you. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the only way to make the world a better place.
He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. Karamoti. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you. He heard you took out of date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. He's convinced you've returned for a reason and is glad you chose to come here. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wong Fu disciples. A to akurat już było wspomniane w poprzednim odcinku. Ten przedawniony nam mówił, że nasza matka miała tych swoich uczniów i uczyła tego Wong Fu. Zanim wioska została zniszczona. Your Muma invented Wong Fu. Originally, it consisted of unarmed combat and the six weapons: the boomerang, the shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. The Sifu says it's time to set the past aside, at least for now. Unrest is sweeping the land, and there are rivals in all directions. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. If you believe there's some good in everyone, there's still hope for tomorrow. You'll unite the tribes and defeat the World Eaters to save the Tree of Life. Zawrzyj sojusz z plemieniem Myriadzi. Pragną zjednoczyć plemiona, pokonać Światożerców i ocalić Drzewo Życia. Uwaga! Ustawia ostateczny cel gry na ocalenie Drzewa Życia. Wybór przeznaczenia dla pokonanych wrogich Sifu ogranicza się do zjednoczenia lub podporządkowania. No okej, oczywiście, że chcemy dołączyć do Myriadów. No bo w końcu jesteśmy tymi dobrymi. Chociaż, wiecie, to też zależy, tak? Od perspektywy. No... Wiecie, powiem wam tak, nie lubię, kiedy gry są takie dosyć liniowe. Lubię, kiedy cały czas nasze decyzje mają wpływ na kształtowanie świata. Tutaj to raczej ta decyzja się ogranicza do tego, czy dołączamy do dobrych, czy do złych. Ale tak czy siak, powiem wam, że ogólne wrażenia na razie z mojej gry są bardzo pozytywne i podoba mi się ten klimat, i muzyka, i... No... He was hoping you'd join them. You understand that there's no harm in doing good to others. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the Jagni tribe. The Jagni tribe may believe that fear and hatred will lead them to domination. A vanquisition of the tribes and destruction of the Tree of Life won't be the restart they want. It's just an end to everything. Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Even those who desire peace have been forced to prepare for war. You need to take the struggle to the enemy, or the enemy will bring it to you. When survival is threatened, there's no other option left but war. He wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. He says you'll regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wong Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And that will never happen. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks.
tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've dealt with the rival's outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. Hello? They passed the point of no return as their words lost power and see no other way forward than using violence to combat violence. Seeing you brings back his memories of the old village. Myriad wants unity between the tribes. Their goal is understanding of the greater good and establishing a code of honor. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. He can't blame you for not remembering, but he can sense the stillness of something lost. Okay. No to lecimy w takim razie do tej starej wioski. Zobaczymy, o jaką rodzinę dokładnie chodzi. Sobie najpierw wszystko musimy tutaj przelotować, tak żeby inaczej. Wydajmy sobie. Ale naprawdę strasznie mi się podoba ta estetyka. Coś takiego wyjątkowego. A tu jest sprzedawca. Asks you to check out the wares, confident you'll find everything you need here. Can sense you want to practice your skills at bartering. Handlarze specjalizują się w konkretnych rodzajach przedmiotów, częściach broni do walki wręcz lub broni dystansowych, sprzęcie, ubraniach i wieszowcach. Przejrzenie zapasów handlarza to dobry sposób na znalezienie lepszego sprzętu. Jeśli szukasz konkretnej części do stworzenia broni, odwiedź najbliższego handlarza. Za przedmioty płacisz zielonymi, walutą w postaci liścia. Cena każdego przedmiotu widoczna jest po prawej stronie listy. Zielone możesz zrywać z krzewów lub zarabiać sprzedając przedmioty. Aby sprzedawać przedmioty handlarzom, przejdź w menu do zakładki sprzedaży. Na razie się tym nie martw, przedmioty zielone znajdziesz podczas wędrówki po świecie. Okay, czyli to są części. Dobra. Sprzedaj. To jest ten path. Okej, dobra. Sprzedawaniem to się zajmiemy później. Skrzynek naprawdę jest cała masa. Halita Dota Antabia Yuyupe Mai claims to have strange things from the dead zone that are so rare they need to be seen to be believed. Fa Fayula Fayu Halitina
Thinks you should practice patience if you want to make a good deal here. Time to turn stuff you don't want into stuff you do. Okej. Okay. Nie wiem, co on sprzedaje. A ubrania i jakieś tam kosmetyczne rzeczy. Rzadkość 40, rzadka, jakoś nie działający. Dobra, do craftingu to jeszcze przejdziemy, może na razie się tym nie będę martwił. Tylko jeszcze pogadajmy z tym tutaj wędkarzem i możemy iść dalej. Sparkles about how brilliant it is to have someone like you that shares both genetics and karma in the myriad spectrum. Wouldn't be surprised if you met again. Okej, okay, dobra. Wiecie co, powiem wam, że mi osobiście taki rodzaj narracji się podoba. W sensie, że narrator mówi, nie wiem jak wam, ale dla mnie ma bardzo przyjemny głos. Says they like your kind. Says you should take it easy. Gromadzenie informacji. Niektórzy cywile mają informacje o ukrytych miejscach w pobliżu. Możesz poprosić ich o te informacje, ale prawdopodobnie potrzebna będzie jedna z twoich głównych cech, by ich przekonać. Szanse, że podzielą się wiedzą, znacznie wzrośnie, wtedy wzrośnie, jeśli jednak nie przejdziesz testu, utracisz jeden punkt cechy. Says there's an interesting place nearby that no one knows about, but doesn't really want to talk about it right now. Says there's no reason to let you in on where it is. Ryzyko siła minus jeden. Wydość to z siebie albo. Okej, no. Próbujemy. Says there's no reason to make threats. Would have told you about it sooner or later. It's not far from here. Okej, okay. To na pewno sprawdzimy, tak? Shine's happy that the myriad can count on a friend as bright as you. Dobra. Tutaj na mapce. Potem tam pójdziemy. Nie, że ten... A, jest szybka podróż, okej. Okay. Wiecie, chciałem się upewnić tylko. Tylko spojrzę tutaj na sprzęt. Zdarzenie, bo pamiętam, że dostaliśmy wtedy jakąś siatkę od tego przedawnionego, no a panie tych padów, choć tam tych porków, ale jakoś nie widzę w ekwipunku. A, czyli mamy odnaleźć wioskę z naszego dzieciństwa, z tych retrospekcji. O, fajnie, też przy okazji powinniśmy to miejsce ogarnąć. Better beware, that's a mump up ahead.
They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. You're feeling mighty low. Boom, boom. Ale musimy pamiętać o staminie. Try again when you have some key energy. Ale musimy też uważać na tą energię. Chyba lepiej go jednak brać na dystans. Dobra, jednak wiecie, mój błąd polegał na tym, że za bardzo się do niego zbliżyłem. Mogłem trochę poczekać z tym. Ale dobra, udało się. Mamy awans. Patronek, dobra. Jeszcze się przydadzą. Postać. Okej, żywotność. Siła, inteligencja, zręczność, charyzma, szczęście, szanse na krytyczne. Jednak tam inteligencja jest naszym głównym atrybutem. Też MH poszedł w tą inteligencję. Aż tam tak nie zwiększa tutaj. Dobra. Mysteries unlocked. Okej, punkty ulepszenia mamy jedno. Punkty psioniczne też. Aura. Postać. Okej, punkty ulepszenia. Byty. A to już mamy. Podstawy dystansowe. A to jest wszystko. Okej. Walka bronią. Broń palna, podliszka, wystrzel z szybką serią pocisków po stanie podwójnego skoku. Zbyt długowej kobry to w sumie by się przydało, żeby dwie bronie palne.
Chociaż wiecie co, może na razie zaczekam z tym punktem ulepszenia, zobaczymy co będzie. A, bo to też jest fart. Szansa na zdobycie łupu wzrasta o 10%. Czarów, twoja szansa na daną perswazję w trakcie dialogu wzrasta. Okej, okay, doładowanie ki. Użyj po skutecznym ataku specjalnym, by uzupełnić swoje ki. To w sumie może się nam przydać akurat. Ten taniec żurawia możemy użyć i potem sobie odnowić. Szybko zapiszmy sobie grę. Lećmy dalej. Time is lost on this place, but it evokes a tingling sensation. There's something special about it, drawing you closer. No i mamy kolejny ten, kolejny punkt orientacyjny. Let's see. Świat. Spoko. As time passes, memories fade, and sometimes feelings change. It's not about who you were, it's about who you'll become. This story is far from over. Echoes of a long-lost past, like whispers in the wind. Here's someone who takes each day as it comes. He asks how you are today. Nie narzekam. Then he wants you to know that if you find yourself going through bad times, you should just keep going. He wonders where you've been. He hopes you've been out at the lake, practicing your swimming technique. Learning to swim can be scary when you don't know what you're doing. But fortunately, he's here to give you a helping hand. He thinks you should really know how to swim by now. No, ja bardzo chętnie. And he'll be honored. Możesz pływać w większości wód. Kiedy znajdziesz się w bardzo głębokiej wodzie, powoli będziesz tracić energię ki, a gdy jej poziom dojdzie do zera, utoniesz. He says that wasn't too bad, was it? Prawie mnie utopiłeś, muszę trenować dalej. Teraz nie wiem, jak nie pływać. Way to go. Don't let the sound of the waves drown out your spirit. But you need practice. Lots of practice. nie będziemy nie mieli. Great things usually happen to those who never stop trying. He hopes you'll be one of them. You just need more time in the surf. That's the only way you'll ever learn how to swim. You can never try too hard. Judging by your Mooma's look, it seems you forgot something. You promised you'd train with her before the sun goes down. It's time to go. Nie mogę się doczekać. The dedication to training is important. You can't rely solely on the fact that Wang Fu is in your blood. You should know, practice makes perfect. Masz rację. You have to keep working on it if you want to be good at it. Andro? She'll see you at the village square. Kututuku. Kala. She says that's good. With a passion for learning, you'll never cease to grow. Training Wong Fu. Here's another familiar face with lots on his mind. Asks how you're feeling today. Being nice comes easy for him. That doesn't make it less important.
Hello. He was hoping you could help him pick up some scrap for a thingamajig he's working on. He's happy to hear that from someone that's a part of the coming generation. You owe it to yourself to protect the environment. You should look for things that are recyclable. It shouldn't take you too long to find some. Okej, no to w takim razie szukamy tych odpadów. Tutaj mamy pierwszy. Pytanie teraz, gdzie jest kolejny? Okej, dobra, czyli tam nie pójdziemy na razie. Aj no, dobra. He wonders what usefulness you found. He says every little thing counts. He can work wonders with almost anything and asks if you know how to upcycle. That's the spirit. You can't make a difference unless you get your hands dirty. He'd love to teach you to upcycle, and the scrap you found would be a good start. Okej, wytwarzanie, wprowadzenie. Witaj w menu wytwarzania. Tutaj zmodyfikujesz posiadane bronie i pancerze. Jeśli czujesz się na siłach, możesz stworzyć nowe bronie od zera. Odpowiednie elementy pozwolą ci wytworzyć własną broń. Warsztat, podstawa. Aby rozpocząć wytwarzanie broni, najpierw wybierz podstawę. Określi to rodzaj broni, jaką wytworzysz. Istnieją trzy rodzaje broni do walki wręcz. Miażdżące, jednoręczne sieczne i dwuręczne sieczne. Aby kontynuować wytwarzanie broni, wybierz slot rękojeści. Wybierz pożądaną rękojeść, by móc wytworzyć broń. Tabla. I... Będzie ksan. You did well, but he can't help but wonder why you decided to craft a weapon. He appreciates those able to deliver a sharp remark. He understands, but hopes you won't be needing it anytime soon. He thinks mastering the six weapon styles of Wang Fu is more than enough for anyone. He's looking forward to seeing what you'll make next. It seems you have a talent for this. It looks like she's starting to lose her patience. Gala. You know she doesn't like waiting for you. She wants to see you on the village square right away. Then you've got a good excuse. You share a responsibility to prevent hardship on nature and the environment. It's your future.
She wants you to grow up and start thinking for yourself. You really need to find yourself before she's gone. That's all she's ever asked of you, that you try and give it your best. You can't do more than that. You've always followed your own path, but this time she needs you to follow her. She worries about you. Sometimes you get lost in your own world, where the only thing that matters is you. Bez przesady. Nie jesteśmy egoistami. Dobra. To jest dobry moment na skończenie odcinka, bo pewnie jeszcze troszkę tam będzie dalej. Także jeżeli wam się podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Biomutant. Trzymajcie się. Cześć.